Rozkład tygodniowy na następny tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów i nowych widzów, którzy znaleźli mój kanał właśnie teraz. Zapraszam Was, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Kliknijcie subskrybuję, pokażą Wam się trzy opcje i tę opcję dzwoneczka u góry właśnie wybierzcie i kliknijcie. Wtedy dostaniecie od YouTube'a codzienne powiadomienia o moich filmikach, żebyście nigdy już nie przegapili mojego kanału, mojej premiery, moich wróżb dla Was. Oczywiście zapraszam Was, kochani, do komentowania, aktywności. Czyli nie bądźcie tylko pasywni, ale starajcie się, by ta energia nasza się wymieniała. Ja robię dla Was czytania, a Wy komentujcie, lajkujcie. Oczywiście piszcie również do mnie e-maile, jeśli potrzebujecie wróżb indywidualnych. Ja Wam odpiszę o warunkach takich wróżb i na podstawie Waszych zdjęć, Waszych pytań oraz Waszych dat urodzenia postawię karty tylko i wyłącznie na Wasze problemy, na Wasze pytania. Zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz, kochani, z kart Tarota wybiorę 7 kart na 7 dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli. I zobaczymy, co pokażą karty na każdy dzień. Środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Już w podłożu karty mamy As Kielichów. Szansa na nową miłość, na nową znajomość, szansa na nowy szczęśliwy czas, na piękne emocje romantyczne. Tutaj temat tego tygodnia: szansa na szczęście, na miłość, na spełnienie, na radosne chwile, na uczucia. Szansa na dużą miłość, na to, żeby być szczęśliwym i doznać znowu jakichś pięknych, romantycznych wibracji. Zobaczmy, co pokaże cały tydzień. Poniedziałek 9 monet. Sukces w finansach i w zawodzie. Oczywiście 9 monet, kochani, to samodyscyplina. Dążenie konsekwentne do sukcesu, odpowiedzialność i pracowitość. By uzyskać jakiś sukces finansowy, zawodowy lub stabilność związku, należy nad tym pracować. I tutaj jest to szczęśliwa karta w poniedziałek, jeśli wykażecie się samodyscypliną, konsekwencją w działaniu. Być może macie tutaj szansę na wygraną, jeśli w coś gracie. Dobre szanse na pozytywne decyzje w pracy lub również dobre rozmowy kwalifikacyjne. Jeśli szukacie pracy, w poniedziałek będzie na to właściwym dniem. Czyli piszcie podania, w poniedziałek wysyłajcie, doradzajcie się, chodźcie na rozmowy. Korzystajcie w tym dniu z różnych dobrych przypadków. I w tym właściwym momencie bądźcie w poniedziałek aktywni, ponieważ to może być tutaj sukces. Sukces w działaniu. Oczywiście, jeśli będziecie aktywni.
We wtorek natomiast pasywność. Zobaczcie, w poniedziałek aktywność, we wtorek pasywność. Pasywność nie mówi o tym, że nie robisz nic. Pasywność mówi o tym, by wycofać się i w samotności, w izolacji przemyśleć wszystko jeszcze raz. W ciszy, w spokoju. Odczekać, przemyśleć, zanim zostaną podjęte jakieś aktywne, ważne kroki, decyzje. Tutaj spojrzeć na Wasze sprawy czy problemy z innej perspektywy. Przemyśleć wszystko jeszcze raz od początku, zupełnie z innych stron. I we wtorek mówi ta karta o spokojnym dniu, ale o tym, że musicie być może zmienić plany, przemyśleć, obmyśleć, wymyśleć coś nowego. Środa. Pracowitość. 8 monet. Czyli w poniedziałek i w środę bardzo pracowite dni. 9 monet i 8 monet. W konsekwencji są to podobne karty. 8 monet mówi o pilności, pracowitości, dyscyplinie, mozolnej pracy, ale pilności, punktualności, rzetelności. Tutaj być może jakiś nowy start, nowe pomysły, nowe projekty, nowe jakieś przedsięwzięcia, nowa praca, nowe kontrakty lub po prostu wykazać się kreatywnością, pomysłowością. Dobrze zacząć bardzo pracowicie dzień i wykazać się tutaj przed szefostwem lub współpracownikami rzetelną, solidną pracą. I to będzie się opłacało. To się popłaci. W czwartek. 9 buław. Być może będziecie musieli bronić swoich jakichś racji. Swoich argumentów. Tutaj boicie się, że coś stracicie, chcecie walczyć. 9 buław mówi o jakiejś rezygnacji, wewnętrznym zmęczeniu, że coś dobiega końca, jakbyście się bali czegoś stracić. Bali się również, żeby nie zostać zranionym. Jesteście sceptyczni, jesteście w czwartek, czujecie się zagrożeni, dlatego z tego lęku stoicie tak jakby żołnierz tutaj stał do boju. Jakbyście chcieli od razu uderzać do walki i się bronić. Boicie się, żeby ktoś was nie zranił, czy słowem, czy czynem. Oczywiście uważajcie, żeby z kimś nie zatrzeć, żeby się nie dać sprowokować, żeby nie wszczynać żadnych awantur, żadnych jakichś bujek. Nie bądźcie również przekorni, czyli nie róbcie nikomu na przekór. Nie dajcie się sprowokować, nie wchodźcie w żadne spory. W piątek. 8 kielichów. 8 kielichów, kochani, to odejście. Odejście od spraw, emocji, osób, uczuć, które nam nie służą. Rozstanie. Pójście w niewiadomą drogę, w inne pomysły, inne miejsca, szukanie nowych znajomości, nowych ludzi, nowych impulsów. To odejście od uczuć negatywnych, które nas obciążały. 8 kielichów to rozwód, rozstanie. To pójście swoją drogą. To niewiadoma przyszłość, ale odejście pełne ryzyka, wolność. Czyli w piątek zostawcie wszystko to, co wam nie służy. Odetnijcie to, zablokujcie i odejdźcie. Róbcie swoje i pozostańcie w zgodzie ze swoim sercem, duszą, umysłem. Zostawcie wszystko to w piątek, co jest kulą u nogi. I tylko wam przeszkadza lub was obciąża. Sobota. Rycerz monet. W sobotę powinniście o coś zawalczyć.
o monety, pieniądze, sprawy zawodowe. Rycerz mieczy to skrupulatny, dokładny rycerz, który walczy i przejmuje inicjatywę. Osoba stabilna, która działa wolno, ale roztropnie, stabilnie, rzetelnie. Rycerz monet to osoba, która walczy o wasze względy i o stabilność związku, jest zaufaną osobą, wierną, jest delikatny, jest rozsądny, rezolutny, stoi twardo na ziemi. Osoba, która jest pełna dobrych intencji w tym sensie i osoba, która jest warta zaufania. Także jeśli poznacie taką osobę w sobotę, która walczy, adoruje was, walczy o wasze względy, to jest to osoba godna zaufania, która szuka stabilności. Czegoś stabilnego właśnie, długotrwałego, solidnego. Możecie jej zaufać, tej osobie. W niedzielę otworzą się jakieś nowe projekty, nowe perspektywy. Wy otworzycie się na świat pozytywnie, z nową pasją, z nową nadzieją. Być może też będą to kontakty zagraniczne lub wyjazd za granicę. Być może znajdziecie pracę za granicą. Jeśli macie taką ofertę pracy za granicą, to w niedzielę wyruszajcie w drogę. W niedzielę podpisujcie te umowy, wysyłajcie maile, organizujcie, ponieważ jest to dobry czas. Tu otworzą się jakieś perspektywy i to perspektywy, które są szeroko rozumiane. Wy w niedzielę powinniście otworzyć się na świat, na wszelkie kontakty z całego świata. Czyli proszę myśleć poza rant własnego talerza. Proszę myśleć poza granicę swojego kraju. Tutaj ta karta mówi również o kontaktach internetowych, które są oczywiście bezgraniczne. Tutaj jest w niedzielę szansa na nową miłość, na nowe szczęście, na sukces, harmonię, na jakieś pozytywne relacje, na pozytywne znajomości, na jakąś aktywną znajomość, która przerodzić się może w jakieś szczęście. Tylko rozpoznajcie to szczęście i nie dajcie czmychnąć temu szczęściu gdzieś. Nie przegapcie tego. Ponieważ w niedzielę jest jakiś naprawdę szczęśliwy dzień, który może zacząć jakąś nową fazę w waszym życiu i zamknąć tę starą, której już mieliście dosyć. Otwórzcie się w niedzielę na nowe. Taki tydzień, pełen pilności, pracowitości, solidności, przemyśleń, ale również podjęcie decyzji, odejście od spraw, które wam nie służą lub zostawienie jakichś konfliktów za sobą. Być może nowa znajomość w weekend i otwarcie się na nowe projekty, prospekty, na nowe historie, na nowych ludzi, na nową relację, na nowe kontakty, na pracę za granicą, na nowe znajomości. Życzę wam udanego, konstruktywnego, pozytywnego i szczęśliwego tygodnia. Tego życzę również sobie. Niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.